Słuchajcie, gdyby ktoś jeszcze nie widział wcześniej, że wystawiam na sprzedanie siewniczek Kun Integra 3003 plus brona wiednikowa HRB303, komplet nowych zębów, sprawny stan, można powiedzieć idealny, cena 60 tysięcy złotych do małej negocjacji, pięknie sieje, także gdyby ktoś szukał zestawu siewnego, zestaw na sprzedanie. Słuchajcie, mamy dzisiaj 14 czerwca, zaczynamy ochronę ziemniaków przeciwko zarazie. Najgroźniejszy patogen, jeśli chodzi o ziemniaki, może nam zabrać najwięcej plonu. Będzie tych zabiegów na pewno kilka. Na pierwszy strzał wlatuje Banjo Plus Pack. W Banjo mamy tutaj 500 g w litrze Flua Zynamu i Cymoxanil. Także dwie substancje aktywne, jedna paczka, taka jest na 2,5 hektara, ziemniaków u nas niecała czwórka, także troszkę mi zostanie na zabieg kolejny. Mam jeszcze dwie paczki na kolejny z zabiegów. Maszyna stoi, rozrabiamy ciecz i lecimy. A u nas idą oporowe sianokosy, żeby coś ładnie wyglądało, niestety trzeba zadbać, żona kosiareczką objeżdża w pierwszy raz w koło. To już chyba, ja nie wiem, który, piąty pokos w tym sezonie. Nie ma lekko. A tutaj nasz komis samochodowy. No, się najechało. Aut, już zbieram. Słuchajcie, pora karmienia się zbliża. Mają dowieść paliwo. Z tego, co się słyszy, to paliwo, pomimo tego, że i tak jest już bardzo drogie, bo na dzień dzisiejszy 7,60 u nas za litr w hurcie, no to się okazuje, że za chwilę to może być promocyjna cena. Dotankować wszystko do pełna, zbiorniczek do pełna, no i jakiś tam mały zapas na początek żniw, chociaż będzie nawet 80, która za dużo nie chodziła, kamienie właściwie zbierała, szefu tej bestii. Ciaprut też praktycznie pusty, pewnie coś tam będzie ogławiał za chwilę. Trzeba dotankować, no i niestety płacić i płakać, bo ceny z kosmosu. King's Panic przydałby się większy, albo jeszcze jeden, bo tak naprawdę te 2500 było fajnie, jak była ta stabilizacja cena. Teraz zrobić jakiś większy zapas to niestety ciężko, tak, bo co to jest 2500 litrów na gospodarstwo 120-130 hektarów. Słuchajcie, jesteśmy na polu. Tak na dzień dzisiejszy wygląda korina. Zaraz będzie kwitła. Potężne krzaki. Niczego im nie brakuje. Tu już zobaczcie, stoję rozłożony. Ładnie to wygląda, ale co najważniejsze, zobaczcie. Lewa strona bez hubry, prawa strona z hubrą. Jak pryskałem, widzieliście, miałem włączone. Dotąd pryskało. Prawa strona jest opryskana. Ziemniaki zdecydowanie większe. Także no, hubra jednak działa. Zobaczcie to. I w drugą stronę, żeby nie było. Lewa strona nie ma ziemi. Ziemia poschodzona. Prawa strona jeszcze trochę im brakuje. A tam dalej nie patrzcie, bo jest inna odmiana. Tutaj patrzymy na wczesnej korinie. Pod krzakiem się wiąże. Coś tam pokropiło. O, ziemniaczki są, tak? Za tydzień będzie można coś tam na obiad podebrać drobnego. No i tak jak mówiłem, lecimy z Banjo Plus Pack. Dwie substancje aktywne, chronimy ziemniaki przeciwko zarazie. Teraz tydzień czasu mnie nie będzie, ponad tydzień, więc poranne, że tak powiem, mgły, przymrosy, przymrozki, rosy, wróć jakie przymrozki, żeby nie przychodziły, poranne rosy. Do tego temperatura na niedzielę 30 stopni. Zaraza lubi taką pogodę. Tutaj w korinie wczesnej, która zaczyna kwitnąć, mamy już nieprzewiewny łan, tak? Ziemniaki zakryły ziemię. Teraz aktualnie jedziemy, ścieżka już jest w Madejrze, tutaj krzaczki mniejsze. Schody były późniejsze, no wolniej rośnie, to jest późna odmiana. Tam dalej po lewej stronie również mamy Redsonię, która też już ma duże krzaki. No i też już wymaga tej ochrony na zarazę. Kwestia, myślę, że 3-4 dni i Madejra tak samo. Połączy krzaki.
Zobaczcie, ciecz pięknie siada, godzina 19. No i jest fajnie, tak? Jest fajnie. Ziemniaczki czyściutkie, chwasty opanowane. Czekamy na pierwsze wykopki, tylko cena słaba. A w tym roku jak nie będzie złotówki w hurcie, to w ogóle nie będę myślał o kopaniu, tylko detal będę kopał. No Madeira troszkę bardziej nierówna, tak? Jedne krzaczki dopiero co powschodziły, inne gdzieś tam troszkę większe. Może gdzieś tam kwestia tego, że niektóre były troszkę podkiełkowane. No nasz zwierzyniec i kurzeniec coraz piękniejszy. Już zrzucają opierzenie pisklaka, nabierają barw dorosłości. Piękne kurki, naprawdę. A te brachmy, jakie piękne. Tam widać brachma stoi, dwie brachmy na tle. O, tutaj idzie brachma. Przekryw. Słuchajcie, mała info kukurydziane. Tak w tym momencie wygląda odmiana Farmoritz z Farmsetu. Praktycznie liście zaczynają się stykać, rządki zaczynają się schodzić. Pięknie jest. Teraz pogoda, temperatury sprzyjają kukurydzy. No niemniej jednak zaraz zrobi się tutaj sucho. No ale kukurydza niczego sobie. No taka w kolano, tak? W kolano kukurydzka. Słuchajcie, jak widzicie, dzisiejszy odcinek tak rolniczo krótki. Poskładałem go z tego, co znalazłem na telefonie. Kilka materiałów nagranych w minionym tygodniu. Na szybkiego montaż z telefonu. No w sumie większość vlogów nagrywam obecnie telefonem, ale składam je jednak na komputerze. No i Słomek na wczasach i zarazem podróży poślubnej. Bawimy się na Rodos. Także mały reset przed żniwami, przed zbiorami buraczka, bo myślę, że zaraz po powrocie w następny poniedziałek będziemy buraczka zbierali. Zacznie się już także ziemniak, także pracy będzie naprawdę co nie miara w sumie przy tych temperaturach, które mamy też w Polsce. W Polsce taka sama temperatura jak na Rodos. Dzisiaj tutaj było 32 stopnie. No i co tutaj? No i w Polsce chyba jutro 34, niedziela będzie smażyć. U nas przy tym braku wody, przy braku opadów, to no z jednej strony dobrze, że człowiek nie będzie patrzył na te usychające rośliny, bo no serce aż boli, tak? Bo potencjał był, wszystko fajnie, a jednak jak nie ma wody, to się nic nie zrobi. No i mówię, piękne widoczki, piękny hotel, lazurowe morze, palmy. W sumie to pierwsze takie fajne w czasy. Trzeba korzystać z życia, tak? Bo nie samą pracą człowiek żyje. Uważam osobiście, że zarówno ja, jak i pewnie większość z was rolników bardzo dużo pracuje. Ponad etat, niekiedy ponad dwa etaty i więcej. Także wypoczynek należy się każdemu. Taki krótki materiał z wyjazdu na koniec. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczyska. Na razie. Cześć.